I przechodzimy do kolejnego punktu, oświadczenia i komunikaty. Proszę bardzo, Janusz Kos. Ja tam puściłem taki tekst piosenki, prosiłbym tam dalej, każdy będzie egzemplarzem. Jest to program, który żeśmy przyjęli, że będziemy realizować. Proszę, dziękuję, przepraszam. Planowane spotkanie z dyrektorami szkół oraz przedszkoli, domów kultury i innej organizacji działających na terenie dzielnicy. Jest planowane, to będzie spotkanie organizacyjne 26 października w gimnazjum nr 28 o godzinie 14. W tym momencie spotkaliśmy się z autorami tego tekstu piosenki, czyli z panem Piotrem Obrzętem i panem Barbarą Kumą oraz z trzema kompozytorami i wykonawcami tej piosenki. Jest interpretacja też tego tekstu przez panią Annę Dymną. Przygotowuje interpretację własną pan Piotr Piecha dla przedszkolaków oraz dla osób dorosłych. Zobowiązał się też sam, że napisze muzykę i wykona do tego tekstu. Czekamy na przesłanie nagrania studyjnego przez pana Janusza Rackowskiego, który napisał już muzykę do tego tekstu. Na przykład to było nagranie studyjne na Rzeczpospolitej. Jesteśmy po rozmowach z upoważnieniem przewodniczącego uczestnika w rozmowach. No, są bardzo otwarci. Sprawa plakatów na przystankach, sprawa puszczania tej piosenki oraz programu multimedialnych na innych środkach komunikacji jest otwarta i akceptuje to, także się bardzo dziwa. Fundacja Wolność w Rodzinie też w to wchodzi. Nośniki są bardzo różne, po prostu nie mamy szczególnego do tych. Wszystkie materiały, czyli dotychczasowe nagrania tego tekstu oraz jest jeszcze tam bajka o Mieczysznym Mateuszku i inne, znajdziecie państwo niedługo na stronach internetowych. Ja wstrzymuję się z tym przekazaniem wiadomości, bo wszystkich, którzy tutaj uczestniczą w tym programie wykonawców, mam zgodę ustną na rozpowszechnianie ich wartości, jak się to mówi, osobistych, bo chyba tak się to nazywa. Nie mam jeszcze na piśmie tego ich zgody, więc ale w najbliższych dniach pani Karolina, ja jej przekażę mailową te nagrania. Więc co ciekawe, ten tekst będzie miał wykonać się na melodii. Spotkanie organizacyjne będzie polegało na tym, że będzie podział ról jakiś między placówki oświatowej i domu kultury z tego względu, że będzie wiele obszarów od wiersza, piosenki, przedstawienia teatralnego, plakatów, rysunków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Liczymy też, że przy okazji młodzież ma na myśli do technikum elektryczne przy ulicy Kamińskiego, stworzy nam stronę internetową dla tego programu. Program chcemy też zaadresować do organizowanego Międzyszkolnego Festiwalu Kultury, żeby w tym roku stało się to ich motto. No państwo też sądzą, że się udostępnią z tym, także te materiały są po to, żeby to było. Mam jedno pytanie, bo tutaj będzie przemycana treść, która nie powinna się tu znaleźć. A to przypadek. Wiem. Carpe diem. Wycofamy. Bardzo dobrze. Jedno pytanie, a to jest te osoby, które ma tekst Piotr Obrzędy i Barbara Kumon, czy oni jakąś płytę przyjęli dali, czy to jest ich? Oni napisali na zamówienie ten tekst. Dlaczego pytam? Dlatego, że zaraz mam dzieci w takim wieku, że właśnie przerywam takie piosenki, no i w sumie jest tu parę słów, które znajduje się na takiej płycie, to przepraszam, proszę, dziękuję, to wygląda jak plagiat.
piosenek. No nie jest to ja wiem, ale no nie, tylko mówię, bo tak przegląd te dziecięce piosenki, więc taki mam taki. Znaczy, proszę, ja nie melodię, melodię pasuje. Dziękuję, znak chyba każdy z nas. No, to proszę, przepraszam, dziękuję, przecież to nic nie kosztuje. Tak. O, proszę za ciebie. No, ale nie, już nie, już nie. No to jest dobrze. Szanowni Państwo, rozpoczyna się akcja mająca właśnie promować taką wzajemną życzliwość i też prosimy, żebyśmy jako radni dzielnicy 11 to się włączali, bo zacznie się od naszej dzielnicy, a miejmy nadzieję, że to później obejmie szerszy, szerszy zasięg i całe miasto, a na pewno jest to, wyjdzie to wszystkim nam na koniec. Dobrze, nie, czy w tym punkcie ktoś z Państwa jeszcze jakieś oświadczenie albo komunikat? Przed komisjami jeszcze nie, czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie. Mamy oświadczenie i komunikat. Dobrze, no to prosiłbym o terminy posiedzenia. Proszę, rozpoczynającą Pana Przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury 8 listopada, godzina 17.30. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 8 listopada, godzina 17. Komisja Edukacji 12 listopada, to jest poniedziałek, o 17.30. Komisja Sportu i Rekreacji też wyjątkowo 15. Przepraszam, z tego 12 listopada, przepraszam, to też poniedziałek o 19.30. Ten sam poniedziałek. Ten sam. Komisja Infrastruktury o godzinie 18.00 12 października, listopada, poniedziałek, a Komisja Rewizyjna o godzinie 19.00. Komisja Mieszkaniowa 8.11 o 18.00. W takim razie zamykam 24. sesję, a więc 11.